Włoskie Dolomity i tamtejsze kurorty narciarskie stały się w ostatnim czasie szczególnie modne wśród polskich turystów. To tu wypoczywają zimą m.in. premier Tusk, znani sportowcy i celebryci. Polaków w te włoskie pasmo Alp przyjeżdża co roku ponad 100 tysięcy. Włosi bardzo przyjaźni, trochę zaskoczeni chyba naszą ilością, ale myślę, że tak po kilku dniach już się przyzwyczaili do nas. Bo to właśnie do Włoch organizowane są wyjazdy feryjne dla całych rodzin. Jeden z programów nazywa się Razem, lecz osobno. W ramach narciarskich dni polskich rodzice szaleją na stokach, a dzieci spędzają czas pod okiem instruktorów. Po południu odpoczynek, a wieczorem kolejne atrakcje. Po kolacji natomiast rozpoczynają się bale dla dzieci, bale przebierańców dla dorosłych, kabarety, koncerty, wspaniałe regionalne kolacje. I od rana w pełni słońca znów białe szaleństwo. Stoki są wyśmienicie przygotowane. Mimo pełni sezonu tras i wyciągów jest tyle, że na wjazd na szczyt nie trzeba czekać. Nad bezpieczeństwem czuwają specjalne służby. My jesteśmy pierwszy raz tutaj, więc myślę, że będziemy tutaj co roku na ferie, dlatego że coś w tym jest, że jest i hotel idealny, i pogoda jest świetna, i świetnie są przygotowane stoki. W region Trentino jedzie się z Warszawy kilkanaście godzin. Ceny nieco wyższe niż w polskich kurortach, ale każdy tu mówi, że warto. Czym Włochy przyciągają właśnie panie? Można powiedzieć, że Włosi przystojni, dobre jedzenie, bombardinio na stoku, cudowna pogoda, no i możliwość relaksu. Dziewiątka na starcie czeka na komendę. No i dzieci, co zrobić, by szybko nauczyły się jeździć? Zabrać do Włoch. Najlepiej w wieku 3-4 lat. Dzieciaki uczą się wtedy błyskawicznie, poprzez zabawę. Najlepiej wtedy zapisać dziecko, ponieważ ono się mniej boi. Jest bardzo chętne, łatwiej zjeżdża z górek i w ogóle tak. A gdy dziecko chwyci narciarskiego bakcyla, w następnym sezonie jeździ na stokach z rodzicami. Zjeżdżam już czerwone i niebieskie kasypa. Cześć!